obchodów Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu spotkaliśmy się, aby porozmawiać o jednym zjawisku, które jest nieodzowne, a mianowicie o hejcie. Moim i Państwa gośćmi jest pani psycholog, pani Bogusława Ułanowicz-Pęcherczyk, terapeuta uzależnień, trener doradztwa personalnego i biznesu. Dzień dobry. Pan burmistrz Bolkowa Grzegorz Kucap. Dzień dobry, witam wszystkich. I młodszy aspirant pan Mariusz Majkut z Komisariatu Policji w Bolkowie. Dzień dobry. Pani psycholog, chciałabym najpierw, żebyśmy zdefiniowali, czym jest hejt. Hejt jest nowym słowem, nowym zjawiskiem. Generalnie trudne jest do wyjaśnienia, co tak naprawdę znaczy, natomiast można wyjaśnić zachowania osób dotyczące tego zjawiska, tego słowa. Hejt jest to głównie sposób, w jaki niewłaściwie odzywamy się do drugiej osoby. Bardzo często z użyciem wulgaryzmów, bardzo często dotyczy to różnych osób, poglądów, wartości. Dotyczy też takiego upokorzenia publicznego na forach społecznościowych. Jest to zaprzeczanie czyichś poglądów. Też dotyczy takiego obrażania, ubliżania, poniżania osoby właśnie w sieci. Dziękuję. A czy może mi pani doprecyzować, czy my możemy rozpoznać, że dana osoba jest ofiarą hejtu? Oprócz tego, że możemy być świadkiem tego hejtu za pośrednictwem sieci, ale czy zachowanie tej osoby może wskazywać na to, że jest ofiarą hejtu? Bardzo często takie osoby przeżywają ogromny smutek, poczucie winy, czują się bardzo niedowartościowane, mogą być smutne, mogą być depresyjne, mogą być też niezadowolone, agresywne, więc mogą zachowywać się w bardzo różny sposób. Natomiast bardzo często osoby, które są hejtowane, rzadko kiedy o tym mówią wprost. Bardziej chowają się za komputerem, nie rozmawiają, uciekają od kontaktów rodzinnych, mówią, że nic się nie dzieje, więc myślę, że zjawisko hejtu jest dość trudno rozpoznawalne, jeśli chodzi na przykład o młodzież, ponieważ młodzież niechętnie się dzieli w okresie dorastania takimi stanami, z którymi jest im trudno, zwłaszcza nie lubią się dzielić takimi trudnościami ze swoimi rodzicami. I to, myślę, jest trudne, natomiast warto zwrócić uwagę na zmiany nastrojów, na sytuacje, gdzie dziecko jest bardziej agresywne, ewentualnie jest zamknięte w sobie i nie chce rozmawiać z dorosłymi. Rozumiem, czyli jest to reakcja, którą gdzieś chowamy na dnie głęboko, ale czy to zachowanie, to uczucie, czy ono może rodzić pewne konsekwencje właśnie w naszej psychice, czy nawet właśnie w stanie naszego zdrowia? Czy taka osoba może być narażona na konsekwencje psychiczne i somatyczne? Oczywiście tak. Jeśli wielokrotnie słyszymy wulgaryzmy na swój temat, za każdy krok jesteśmy bardzo krytykowani. Jeśli każdy podważa cokolwiek powiem i dzieje się to przez dłuższy czas, to ewidentnie wpływa na sposób, w jaki ja myślę o sobie. Czyli ta osoba czuje się bezwartościowa, czuje się niepotrzebna, czuje się niekochana, czuje się niewartościowa i takie stany doprowadzają do somatycznych przypadków, takich, że dzieci zaczynają i młodzież chorować na depresję. I jest to bardzo trudny moment dotyczący nie tylko depresji, ale powoduje zachowania dotyczące samookaleczeń, powoduje też ucieczkę z domu, powoduje też najgorsze z możliwych chyba przypadków to, że dzieci targają się na własne życie. I myślę, że to jest bardzo poważny moment dotyczący tego, że młodzież, stosując niby żartobliwe komentarze, nie zdaje sobie sprawy z tego, że nasza wrażliwość jest dla poszczególnych osób wielką niewiadomą.
i nie wiemy, kogo tak naprawdę będzie bardzo mocno bolał, wydawałoby się żartobliwy komentarz, a może to prowadzić do takiego ogromnego cierpienia psychicznego, które może skończyć się właśnie próbami samobójczymi czy samobójstwem. Dziękuję bardzo. Bardzo szeroki obraz ofiary hejtu. Chciałabym zapytać pana aspiranta, co grozi osobie, która hejtuje? Osoba, która hejtuje, generalnie narażona jest na odpowiedzialność karną, jak i na odpowiedzialność cywilną, tak? Jeśli chodzi o odpowiedzialność karną, tutaj głównie dwa artykuły, pod które można pociągnąć hejt, jest to zniewaga i zniesławienie. I tutaj, jeśli chodzi o karę, no to górna granica jest do roku pozbawienia wolności, tak? Może zostać nałożona grzywna, również może zostać wdrożona kara ograniczenia wolności. W skrajnych przypadkach, gdy dojdzie już do stalkingu, wówczas górna granica kary pozbawienia wolności jest nawet 10 lat. Czy możemy doprecyzować dla naszych widzów, czym jest stalking? Stalking jest to długotrwałe nękanie, tak? Jeśli chodzi o hejt, tutaj możemy mówić o chociażby komentarzach na portalach społecznościowych, które są przez długi czas zamieszczane i które negatywnie wpływają na ofiarę, a w konsekwencji mogą doprowadzić do samobójstwa tej ofiary, tak? I w tym przypadku tutaj możemy mówić o zagrożeniu tą górną granicą kary 10 lat. Dziękuję bardzo. Jest z nami pan burmistrz Bolkowa, osoba publiczna. Chciałam zapytać, panie burmistrzu, czy stanowisko, które pan piastuje, jest narażone na hejt? Niezmiernie, niezmiernie mocno jest narażone na hejt, ponieważ, moi drodzy, pełnienie funkcji publicznej, no z reguły, aż przede wszystkim funkcji włodarza gminy, wójta, burmistrza, prezydenta, jakby z reguły jest nastawione na ocenianie, na wyrażanie opinii o to, czy ktoś dobrze, właściwie podejmuje swoje decyzje i pełni swoją funkcję, czy źle. Natomiast niejednokrotnie spotykam się z tym, że osoby wyrażające swoje opinie nie potrafią znaleźć tej granicy i zanika im ta granica pomiędzy właśnie hejtem, a wyrażanie swoich opinii na temat mojej działalności, działalności samorządowca. Mówię na swoim imieniu, ale z takim samym problemem spotykają się mi podobni włodarze innych gmin czy dyrektorzy, jak pani, instytucji samorządowych i wszyscy ci, którzy podejmują jakieś decyzje i przedsiębiorą pewne działania, które mogą być właśnie oceniane i są niejednokrotnie oceniane. Jeżeli udaje mi się zidentyfikować kogoś w sieci, kto rzeczywiście przekracza taką granicę, staram się odpisać w ten sposób, żeby temu komuś uzmysłowić, że ta granica została przekroczona, że dobry ton i tak naprawdę wyrażenie swojej opinii przekroczyło tą wartość i przeistoczyło się w hejt. Moim zadaniem nie jest nikogo ścigać z tego powodu, ani karać, ale niektóre przypadki ocierają się, tak jak tutaj pani wyjaśniła, czy tutaj pan policjant powiedział, naprawdę to są przypadki zakrawające bardzo grubo o hejt, o właśnie, o zniesławienie, o pomówienie niejednokrotnie, a czasami też bywa, że znalazłoby się kilka przypadków, które twierdziłyby nawet o nękaniu. Reasumując to, co powiedzieli moi przedmówcy, możemy wywnioskować, że hejtu może doświadczyć zarówno dziecko, jak i osoba dorosła. Zastanawia mnie jednak fakt, czy możemy zdefiniować, kim jest hejter. Myślę, że temu się przyglądali już inni psycholodzy, badając zjawisko hejtu. Zwrócono uwagę, że hejterzy głównie to są osoby, które powielają wzorce niewłaściwe zarówno z domu rodzinnego, jak i z grupy rówieśniczej, z różnych grup, nie tylko formalnych czy nieformalnych. To są osoby, które mają bardzo niskie poczucie wartości i poprzez ubliżanie innym dowartościowują siebie, czując w ten sposób większą moc nad kimś słabszym. To też jest tak, że bardzo często są to osoby zaburzone, ponieważ mają korzyści psychologiczne z tego, że upokarzają innych. Więc jest to na pewno taki typ człowieka, który wymaga troski i wsparcia psychologicznego. Czyli zarówno dziecko, jak i osoba dorosła.
Tak. To też jest tak, że w takich sytuacjach, kiedy jesteśmy ofiarami hejtu, to tak samo jak w przypadku ofiar przemocy, wypracowują się mechanizmy dotyczące myślenia negatywnego na swój temat, dążenia do samodestrukcji, wymagają wsparcia psychologicznego, terapii i zmiany sposobu myślenia na swój temat. Rozumiem, panie burmistrzu, że pan bardzo dobrze myśli na swój temat i tak będzie sobie pan doskonale radził z sytuacjami hejtowanymi, o których pan opowiedział. Staram się, pani Bogusiu, staram się rzeczywiście zimno na to patrzeć. Zawsze daję sobie czas, jeżeli spotykam się, tak, już jest ta granica przekroczona i doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że jest to, ma to znamiona hejtu, że dany komentarz czy dana opinia jest hejtem. Staram się nie reagować od razu, staram się wyciszyć, odczekać, dać sobie czas na przemyślenie, na to, czy być może jest tam jakaś odrobina racji, czy w ogóle dana opinia, czy komentarz w ogóle ma jakąś podstawę ku temu, żebym ja osądzał siebie w tak negatywny sposób, jak zostałem gdzieś przedstawiony. Natomiast zazwyczaj po jakimś czasie, mówię zazwyczaj, bo nie zawsze, ale zazwyczaj na całe szczęście, kiedy emocje opadają, kiedy wszystko zostaje wzięte na surowo, na zimno i przeanalizowane, to zazwyczaj powinien przynajmniej ja się uspokajam i nie mam z tym większego problemu. Natomiast wierzę to i znam osobiście takie osoby, dorosłe osoby, które okropnie znoszą, niesamowicie źle znoszą hejt właśnie poprzez właśnie takie pomawianie, nieprawdziwą informację, że potrafią tak mocno wziąć do siebie, że przekładają i przenoszą te złe emocje, negatywne emocje, wynoszą, przenoszą do domu, do życia rodzinnego, a tak nie powinno być. Dokładnie. To, co warto by było jeszcze pamiętać, że antidotum na hejt jest chwalenie ludzi za dobre rzeczy. I to jest coś, czego ludzie nie potrafią. Bardzo szybko zauważają to, co jest negatywne, natomiast trudno im jest bardzo docenić, że coś robię dobrze, że osiągam sukces, że to był bardzo dobry pomysł, więc myślę, że tutaj w Bolkowie dobrze by było, żeby antidotum było na to, patrzmy na ludzi dobrze i patrzmy tak, że co oni dobrego zrobili, a nie tylko krytykujmy w sposób taki bardzo negatywny. To jest doskonałe zakończenie naszego spotkania. Patrzmy na siebie dobrze.